9 marca. Bóg się o ciebie troszczy. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 Piotra 5, od 6 do 7. Czemu troska o przyszłość jest formą pychy? Boża odpowiedź brzmiałaby w tym stylu, parafrazując Księgę Izajasza 51:12. Ja, Pan, wasz Stwórca, jestem tym, który was pociesza, który obiecuje troszczyć się o was. A ci, którzy wam grożą, są zwykłymi, śmiertelnymi ludźmi. Więc wasz strach musi oznaczać, że mi nie ufacie. I chociaż nie jesteście pewni, czy wasze własne zasoby się zatroszczą o was, jednak decydujecie się na kruchą samodzielność zamiast wiarę w moją przyszłą łaskę. Więc wszelkie wasze drżenie, słabość jaką jest, ujawnia pychę. Jakie jest na to lekarstwo? Zamień poleganie na sobie na poleganie na Bogu i zawierz wszechwładnej obietnicy przyszłej łaski. W 1 Piotra 5 od 6 do 7 widzimy, że martwienie się jest formą pychy. Zauważ połączenie gramatyczne pomiędzy wersetami. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, a teraz werset 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Werset 7 nie jest nowym zdaniem. Jest zdaniem podrzędnym. Zaczyna się czasownikiem ukuszcie się. Ukuszcie się poprzez to, że wszelką troskę swoją złożycie na Niego. Oznacza to, że składanie swoich trosk na Boga jest sposobem ukorzenia się pod mocną ręką Boga. Jest to jak powiedzenie: jedz kulturalnie, przeżuwając z zamkniętymi ustami. Lub jedź ostrożnie, utrzymując wzrok na drodze. Lub bądź hojny, zapraszając kogoś do siebie na święto dziękczynienia. Lub ukuszcie się, składając wasze lęki na Boga. Jednym ze sposobów, by się ukorzyć, jest złożenie naszych trosk na Boga. Co oznacza, że jedną z przeszkód złożenia swoich trosk na Boga jest pycha. To oznacza, że nadmierne martwienie się jest formą pychy. Nieważne, jak nieprawdopodobnie to wygląda lub się wydaje. Czemu składanie naszych trosk na Pana jest przeciwieństwem pychy? Ponieważ pycha nie lubi przyznawać, że ma jakiekolwiek troski lub że nie jesteśmy sobie w stanie z nimi sami poradzić. A jeśli pycha musi przyznać, że jej lęki są nie do rozwiązania, wciąż nie lubi przyznawać, że lekarstwem może być ufanie komuś innemu, kto jest mądrzejszy i silniejszy. Innymi słowy, pycha jest formą niewiary i nie lubi ufać Bogu w Jego przyszłą łaskę. Wiara, z drugiej strony, przyznaje potrzebę pomocy. Pycha nie. Wiara liczy na Boga, by udzielił pomocy. Pycha nie. Wiara składa troski na Boga. Pycha nie. Dlatego sposobem, aby walczyć z niewiarą pychy, jest dobrowolne przyznanie, że masz troski i cenienie sobie obietnicy przyszłej łaski w słowach On ma o was staranie, a następnie zrzucenie swoich lęków na Jego silne ramiona.